Rozwiążmy ten przykład. Co należy wpisać zamiast znaku zapytania? Najpierw zapiszę za pomocą dodawania tę liczbę. 76 830. Zapiszmy. 76 830. Zapewne wiesz, że system liczbowy, którym się posługujemy, to dziesiątkowy system pozycyjny. Ta siódemka jest na miejscu dziesiątek tysięcy, zatem oznacza 70 tysięcy. To jest 70 tysięcy dodać. Szóstka jest na miejscu tysięcy, czyli to jest 6 razy 1000, czyli 6 tysięcy dodać. Ósemka jest na miejscu setek, tutaj będziemy mieli 800. Trójka jest na miejscu dziesiątek, czyli 3 razy 10, 30. I 0 jest na miejscu jedności, czyli dodać 0. Zwróć uwagę, że ta suma jest bardzo podobna do tej na górze. Sprawdźmy, co jest podobne, a czym się różni. Zacznijmy od początku. Tutaj mamy 6 dziesiątek tysięcy, czyli mamy 6 razy 10 tysięcy, 6 razy 10 tysięcy, czyli 60 tysięcy. W tym miejscu mamy różnicę, bo tutaj mam 70 tysięcy, a tutaj mam 60 tysięcy. Idźmy dalej. Tu będą tysiące. W tym miejscu mam 6 tysięcy. Tu mam setki i w tym miejscu nam się zgadza 8 setek i tutaj też jest 8 setek. Tu jest w porządku i tu jest w porządku. I mamy 3 dziesiątki. I tutaj są 3 dziesiątki. Nie mamy jedności. Zatem tutaj nam się wszystko zgadza. Musimy się zająć tymi dwoma miejscami. Przegrupujmy to dodawanie. Zamiast 70 tysięcy chcemy mieć w tym miejscu 60 tysięcy. Ja to przekreślę i napiszę, że tutaj chcemy mieć 60 tysięcy. Czyli z tej siódemki robi nam się szóstka. Ale pamiętaj, że nic nie może nam zginąć. Te 10 tysięcy gdzieś trzeba przerzucić. Jedyne miejsce, w które możemy przerzucić, żeby zgadzało się z tym początkowym przykładem, to miejsce tysięcy, czyli to niebieskie miejsce. Przerzucamy 10 tysięcy na miejsce niebieskie, na miejsce tysięcy. Czyli tutaj mamy szóstkę, a tutaj teraz będziemy mieli z 6 tysięcy 16 tysięcy. Czyli przerzuciliśmy 10 tysięcy w to miejsce, czyli zamiast 6 tysięcy robi się 16 tysięcy. Ma to sens, bo 6 tysięcy plus 10 tysięcy to jest 16 tysięcy. Z szóstki zrobiła się szesnastka. Zatem co należy wpisać zamiast znaku zapytania? Pewnie już wiesz. Trzeba wpisać liczbę 16. Mamy 6 dziesiątek tysięcy, dodać 16 tysięcy, dodać 8 setek, dodać 3 dziesiątki. Czyli odpowiedzią jest 16.